pozostałych drogi nie wyjaśnione, więc mogą. Tak, tak, wiem, że z drogi zbaczamy i tak musimy odbić na południe. Więc tak biegnę po prostu. Na tej drodze i tak raczej niczego nie będzie ciekawego. Więc się wątpiłbym, żeby aż tak porzucali samochody luzem. Idziemy zaraz na wzgórze, może coś będzie widać bardziej. Tak, jakbyście gdzieś zauważyli wioskowego głupka o nazwisku. Żolta? Nikos, czyli Kozi Nikos, to dajcie mi znać. Kozi Nikos. Bo do niego też będzie sprawa. Tak. No, no. Jak będziemy w miejscowości, to zajrzymy do tawerny. Ogólnie tak, mówię jako, że no nie mam pewności, czy wiadomo, w partyzantach ktoś nie posiądza na przykład mnie. Tutaj jakoś o tą całą sytuację, za którą jest oczywiście winny Boderatis. To wiadomo, jak będę z kimś rozmawiał, czy coś, to... Żeby jeden z was przynajmniej stał tak w jakimś odległości bezpiecznej z tyłu i miał, że tak powiem, rękę na spuście. W miejscowości raczej schowamy broń, żeby z nią nie latać, nie paradować, nie przedstawiać wrogich zamiarów, ale... No ale wiadomo. Kurwa, nikt tu nie mógł porzucić jakiegoś samochodu. Wypizdów. Totalny. Dobra, odbijamy na południowy wschód. Tak w tamtym kierunku musimy iść. Tak, będziemy szli do miasta. O, wyłapałem jakieś gadanie na pierwszym kanale radia średniego. Ciekawe. A, czyli pierwszy kanał jest zarezerwowany dla tych. Dobra, super, świetnie. Broń krótką będziemy mogli otrzymać, tylko długo mamy schować, nie? Tam jest w ogóle zakaz noszenia broni. Nie ma zakazu noszenia broni. Tak jak mówię, no ale jak wychodzimy z lasu, to jesteśmy jako cywilizowani ludzie, więc nie potrzebujemy jej nosić w miejscowości, prawda? Z lasu jesteśmy cywilizowani ludzie. No tak, w razie czego ja mam pistolecik taki podręczny, a broni na plecach będziemy nosić. No to kosaka można wsadzić. No. Całego kałasza? Zmieści dajdzie. Się? Dajdzie. Może się da. A kurwa, nawet się mieści. Dobra, to. O kurwa, dobra, ten tłumik, to może ja jednak zdejmę z tego karabinu, bo... Zbyt się rzuca w oczy. Można schować. Dobra, to przed całą miejscowością. Hej. Na razie, tak jak mówię, wiecie, teren jest cały czas niebezpieczny, ja oprócz... Szepczesz chyba. Aha, dobra, to ten. Chyba szepczesz. Nie, ja nie szepczę. Nie, ja normalnie, chyba mnie słychać. Tak, zobacz poziom, jaki masz. Troszeczkę powyżej normalnego. Ja też trochę troszeczkę powyżej normalnego. Co? Jakie w ogóle nas tam mamy kogoś znaleźć? Mamy wymierzyć sprawiedliwość, tak a. By... Zrozum, to lepiej. To nie chodzi o to, żeby kogoś zabić czy nie zabić. Tu chodzi o to, żeby... Dokładnie, żeby jakość życia mieszkańców poprawiła się poprzez, no tak jak mówię, pozbycie się ludzi, którzy tutaj są winni śmierci naszych wielu pobratymców. W sensie konkretnie jednego człowieka, który w czasie wojny dowodził zaopatrzeniem. No dobrze, że tu nikogo nie ma, bo trzeba ludzi zabić. Żeby
I w kluczowym momencie odmówił nam wsparcia, co sprawiło, że stało jak się stało. Ogólnie tak, no tak jak mówię, tutaj chodzi o sprawiedliwość, a nie o to, żebyśmy ciągnęli za spust, tudzież wykonywali jakoś inaczej jakiś wyrok czy coś takiego. Miałem jakieś słuchy, że jakieś delegacje, żandarmeria ma się zjawiać do miasta, więc może należałoby raczej przekonać kogoś innego, aby... O, sorry. Aby zrobił to, co należy zrobić. Chyba słyszałem jakiś pojazd. Trzymamy się na chwilę w tych chaszczach. Ma się mniej męczę, jak buń schowie. Żeby się kolbę rozłożyć. Się rozkłada i składa kolbę. To będzie gdzieś... Kurde... Interakcja z bronią w RHS-ie. Dobra, nieważne. Chyba. Dobra, szanić tak, to. Okej, okay. Jesteśmy tutaj. Chyba 50232. Okej, okay, dobra, to widzimy sobie na wzgórze 45. Zobaczymy, jak tam sytuacja w miejscowości wygląda. Cały czas wzdłuż drogi będziemy szli i tam potem już zejdziemy, myślę, na drogę normalnie i wejdziemy kulturalnie do miasta. Albo ewentualnie tą dolinką wejdziemy gdzieś przy miejscowości. Ale a, zobaczymy. Właśnie, jakieś pomysły, bo tak jak mówię, no nasza misja wymierzania sprawiedliwości oczywiście jest bardzo, no... Nie możemy chodzić i tym się chwalić po mieście. Potrzebujemy tutaj jakiegoś kreatywnego słówka. Jak sędzia Dredd. I am the law. Tam do łodzi żadnej nie da, może? A łodzi tam żadnej nie było? Nie wiem, nie widziałem żadnej łodzi. Może to było, nie zauważyliśmy, gdyby na piechotę, kurwa. Przez te jebane pola. Te chusty z głów to może też trzeba będzie ściągnąć, tak trochę to tak podejrzane jest. Ja mam chyba kapelusz na głowie, prawda? Masz kapelusik, ale ja mam chyba chustę i gienko też. No. Może sobie słyszysz? Tata, chusty można zdjąć. To się na postoju zdejmie. No to jak twarzy nie chcesz, żeby twoją zauważyli. No tak, no my tu jesteśmy normalnymi, dokładnie ten. Zaraz do miejscowości dotrzemy tutaj. Tak, tak, wiem. Niedługo dotrzemy. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. 2, 5, 4, 2, 3, 2. No, czyli mamy takie dwa wzgórki przed nami. Tamte zalesione gdzieś na 120 i kolejny powinien być na tym. To... działa? A nie, to nie te. No nie, one są na wschodzie. Na wschodzie muszą być. Dobra, to idziemy na wschód dalej.
Działa? Tak, tak, działa. W sensie machnęło, a co, coś się zmieniło, że się tylko... Nie. To jest ISO. Czyli jak to jest jakoś pod gestami na siebie, tak? Czy... czy to jest znowu... Masz klawisz do skonfigurowania. O, co to było? Musisz shift tilde. A to musisz sobie wyłączyć znowu, bo to... A, dobra, spoko. To są. Mam pistolet z tłumikiem na awaryjne sytuacje, ale... Zobaczymy. Może nawet go ludzie sami rozszarpią. Będziemy w mieście, to wpadniemy też do tawerny. Mhm. Znaczy kibryki. Mamy jakiś Intel Radyjka. Dobra, mamy miejscowość. Szkoda, że nie mam żadnej lunety, lornetki, niczego takiego. Jakiś ruch? Nic właśnie. Już tutaj? 262, 231. No jesteśmy na wzgórzu 45 na miejscowości przed nami. To jest ten. Od naszej strony jest sklep Alkenarosa.
Dobra, trzeba będzie zrobić obejście po miejscowości i